Witam serdecznie, pan Jacek Murański z nami. Witam, witam, cześć. Troszeczkę. O, dobra. Panie Jacku, jesteśmy akurat na gali Prime MMA 8, ale pogadamy sobie troszeczkę o innych sprawach, takich bardziej, powiedzmy, aktualnych, politycznych sprawach. Społecznych, dobrze. Społecznych, dobrze. Tak, ogólnoludzkich. Proszę mi powiedzieć... Dzisiaj pan ze mną rozmawia nie jako z freakfighterem, tylko jako z magistrem nauk politycznych. Tak. Absolwentem Wydziału Nauk Społecznych i Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. Rocznik 96, najlepszy rocznik. Jak najbardziej jest pan kompetentny, żeby tutaj właśnie na ten temat porozmawiać. Zapytam o takie sprawy. NATO, Stany Zjednoczone i planowane wojska europejskie, które niby mają iść pomóc Ukrainie. Na temat tego pomysłu, znany panu jest ten pomysł, czy nie? No ale to jest pomysł Jarosława Kaczyńskiego. Wyśmiany. Wyśmiany, zachwycony. Ile było szyderstwa. To jest pomysł, korytarze humanitarne chronione przez wojska NATO, to jest pomysł Jarosława Kaczyńskiego z początku wojny. Ale nie, nie o to mi chodzi, chodzi mi o to. Czy jest pan za tym, żeby powstała armia europejska? A, tak, myślałem, że chodzi w kontekście... Nie. W kontekście interwencji, w kontekście pomocy, wsparcia Ukrainy przez NATO. Nie, chodzi mi o właśnie... Ogłoszonej przez ministra Radosława Sikorskiego, który to był... pierwszym obśmiewaczem pomysłu Jarosława Kaczyńskiego, który taki pomysł zaprezentował, ale teraz... Nie o to mi chodziło. Czyli wojska europejskie kontra wojska NATO, w sensie pod przywództwem amerykańskim, tak? Nie, właśnie nie. Chodzi mi o taką koncepcję, która się pojawiła, że zmarginalizować obecność amerykańską bardziej w kierunku powstania wojsk europejskich, w cudzysłowie państwa europejskiego, prawda? Marginalizacja Stanów Zjednoczonych i generalnie w ten kierunek. No way. To nikt rozsądny takiego czegoś nie może proponować. Mogą sobie o tym, nie wiem, rozmawiać Portugalczycy albo Hiszpanie. A to dlatego, że mogą czuć złudne bezpieczeństwo, jeśli chodzi o agresywność Rosji, z uwagi na odległość. Ale to jeżeli ta masa ruszy, to do nich też dojdzie. Bo Putin powiedział, że on będzie od Moskwy, od Kaukazu, od Władywostoku do Lizbony. I jeżeli będzie miał sprzyjające okoliczności, to tak zrobi. Nie, no w żadnym wypadku. To i konflikt I wojny światowej, i II wojny światowej pokazał, że jedynie uczestnictwo amerykańskie w konfliktach w Europie dało tą przeciwwagę dla w pierwszej wojnie właśnie potęgi Niemiec, w drugiej wojnie dla potęgi Niemiec. Więc no nie, że to nikt rozsądny takiego pomysłu nie może traktować poważnie. Bo tak, z jednej strony... To jest pomysł dla Polski samobójczy, absolutnie. Bo z jednej strony, prawda, mówię o Unii Europejskiej gospodarczo, prawda, dominacja dwóch graczy, Niemiec i Francji, a z drugiej strony, gdyby wszedł ten pomysł militarny, to właściwie... No, to w tym momencie, no nie wiem właśnie, co by się stało. Nie ma kim. Brytyjczycy niedawno, chyba w tamtym tygodniu, szef sztabu brytyjskiego powiedział, że oni mają asortymentu na prowadzenie wojny do dwóch tygodni maksymalnie, takiej wojny pełnoskalowej. No więc jeżeli mówimy, że Wielka Brytania jest jednym z poważniejszych graczy, najpoważniejszym graczem, jeżeli chodzi o potencjał militarny w Europie, no to kto? No to kim? No kim? Z islamizowaną Francją? Kim? Niedorajdami Niemcami? Nie ma kim. No, nawet przy maksymalnie dobrej woli polskiej armii państw nadbałtyckich, no nie ma kim. A jak pan myśli, dlaczego prezydent Stanów Zjednoczonych wezwał pana Donalda Tuska, no i, że tak powiem, pana prezydenta Dudę do siebie? O co mogło chodzić? Tak jakby na dywanik trochę, tak jakby czegoś tam spodziewał, czy coś widział wcześniej. O co mogło chodzić? No nie wypływało to. No oficjalnie to taka kurtuazyjna wizyta. No, ale na pewno o coś chodziło. O coś chodziło. Nie będę tutaj snuł jakichś domysłów, bo nie lubię mówić o czymś, o czym nie wiem. No mogę mówić o czymś, o czym wiem. Natomiast faktycznie dziwnie to wyglądało, tym bardziej, że wezwał jednocześnie i prezydenta, i premiera z dwóch przeciwstawnych obozów, chociaż z punktu widzenia interesów amerykańskich to jest dla nich kompletnie obojętne. Czy to będzie? Może byłoby to dla nich problematyczne, gdyby to był ktoś z lewicy. Chociaż też nie, bo dogadywali się, Amerykanie są pragmatyczni, dogadywali się też i z prezydentem lewicowym i z premierem. Nie ma znaczenia. Nie ma większego znaczenia, więc no nie wiem. Może tu chodzić,
Jeżeli bym jednak się pokusił o jakieś domysły, to może tu chodzić o plan pokojowy dla Ukrainy i o pewną mediację Polski w tym planie, jakąś rolę dla Polski w tym planie. Myśli pan, że termin właśnie jest realny, żeby coś takiego nastąpiło? Moim zdaniem nie. To jakby wydaje się, że temat chwilowo bez końca, tak jakby sytuacja patowa. Ja myślę, że Amerykanie jednak grają na ten pokój, też dlatego ten kranik przykręcili. No, skończyły się rakiety do Patriotów, nie ma już jak bronić infrastruktury ukraińskiej. Mają, no co z tego, że mają można powiedzieć, że mają pistolety, z których nie mogą strzelać, tak? Mają Patrioty, do których Amerykanie nie wysyłają im amunicji. Więc to też może wpłynąć na chęć, takie zmuszenie, takie znużenie społeczeństwa ukraińskiego jednak przed zimą. Dlatego atakują w tą infrastrukturę, w elektrociepłownię przede wszystkim, w elektrownię. To może zmusić Ukraińców do podjęcia rozmów pokojowych i to może być taka zakulisowa gra Amerykanów. No. Bo może wyczuli, że, no, że dalej się już Ukraina nie posunie, a im będzie silniejsza, tym dłużej ta wojna będzie trwała. No. Tylko Rosjanie, prawda, wiadomo, że nie zrobią tego za darmo. Pokój, ale powiedzmy, jakaś część kraju będzie już w tym momencie przyłączona do Rosji. No, rozumiem, że Putin jest twardym negocjatorem. Pokoju za darmo nie da. Pytanie, co będą musieli Ukraińcy oddać? No to jest ciężkie pytanie, tym bardziej, że tam się tyle krwi polało. No, to ciężki temat. Bardzo ciężki temat. No, nie chciałbym być na miejscu Zełenskiego. Nie chciałbym być na miejscu tego prezydenta Ukrainy, który powie, że oddajemy część. No bo tam już tak jest, jednak tam są nastroje jednak tak na ostrzu noża postawione. Tyle krwi się przelało ukraińskiej, że... Chodzić będzie trudno. Ciężko będzie. To może się skończyć nawet jakimiś wewnętrznymi rozruchami, czego Ukraińcom nie życzę, bo oczywiście nie jesteśmy przyjaciółmi, to bądźmy realistami, ale są teraz solidnym aliantem. Wspólne interesy po prostu. Wykrwiają naszego największego wroga, no bo jeżeli by Ukraina padła, no to przecież następna jest Warszawa, to Putin mówi otwartym tekstem, no to także... A co pan myśli rok 2015, aneksja Krymu? Dało się tego uniknąć, dało się coś zrobić, te zielone ludziki tak zwane. No tak, ale spójrzmy, nie dało się, nie. Nie dało się, on to zrobił bardzo sprytnie, taką swoją taktyką jeszcze od czasów no ma doświadczenie czasów gruzińskie, te przewroty w Gruzji, jak przejął Czeczenię, bazy w Naddniestrzu. Myślę, że nie dało się, tym bardziej, że spójrzmy na rok 2015, to przecież nie było amerykańskich wojsk w Europie Wschodniej. Nie było kim Putina zastraszyć. Inaczej zastraszyć, przestraszyć. Albo zrównoważyć w jakiś sposób. A teraz mamy jednak no, wielotysięczny amerykański kontyngent i to jest poważna siła. Tak? Teraz tak. Teraz myślę, że Putin by się wahał. Musiałby być bardzo pewny siebie, żeby się posunąć gdzieś na terytorium państw natowskich. Ale w 2015 roku Ukraina była słabiutka. Oni się tam poddawali się tam masowo, tam tylko ta część taka patriotycznie nastawiona walczyła. No to już, a teraz w 2022, no to już Putin się spotkał z zupełnie inną Ukrainą. Także nie, myślę, że przejęcie Krymu było nieuniknione w 2015 roku. Bo tak, Rosja patrzy globalnie, wiadomo, że to nie tylko kwestia Europy Wschodniej, prawda, ale generalnie idźmy troszeczkę w inny kierunek azjatycki, bo moim zdaniem Rosjanie muszą pilnować od strony Chin, prawda, swojej integralności, bo moim zdaniem Chiny tylko czekają, jak Putin się zaangażuje bardzo mocno w kierunku Europy, czyli jakby tak na zachód. Mogą mu wbić nóż w plecy. No tak. Mogą. Oczywiście, no ale Chiny to jest pewna, pomijając jakby ten epizod komunistyczny, Chiny to jest pewna pragmatyka od tysięcy lat i to ona się nie zmienia, tak? Więc to, że w tej chwili tam jest formalnie ustrój komunistyczny, chociaż tylko formalny, bo z praktyką gospodarczą to ma niewiele teraz wspólnego, to nie zmienia tego, że no Chiny to jest jedna z najstarszych, o ile nie najstarsza cywilizacja świata i no mają swoje interesy, no i na pewno potrzebują terytorium. Ludzi mają sporo, w przeciwieństwie do Rosji. Rosja ma terytorium, ma mało ludzi, proporcjonalnie do terytorium. Chińczycy mają ogromnie dużo terytorium, mają ogromnie dużo ludzi, a mają mało terytorium, więc no i wtedy w Hongkongu nie musieliby budować tych mikrokawalerek, bo to, co my nazywamy mikrokawalerkami na polskie warunki, to w Chinach to są apartamenty, a więc no pewnie ta ziemia by im się przydała. Tak. Z tego, co słyszałem, tak jak w Niemczech jest dużo muzułmanów,
czy tam we Francji, to w tym rejonie przygranicznym, ale rosyjskim, jest bardzo dużo takich rodzin mieszanych chińskich, więc właściwie Rosjanie też mają ten problem, można powiedzieć, takiej piątej kolumny chińskiej już na swoim terytorium od strony chińskiej. Tak o tym słyszałem. Tak. No, ale nie będzie łatwo bronić przygranicznych, no bo tam właściwie Chińczycy etniczni mieszkają jako obywatele Rosji. To przemieszanie jest tam znane, zresztą te ludy, no im dalej od tej części europejskiej, a tu już jest daleko od części europejskiej, no tym obecność, powiedzmy, Rosjan, etnicznych Rosjan jest coraz mniejsza. To oczywiście, no nawet widać to w składzie armii rosyjskiej, która walczy tam na Ukrainie, no że to jednak jest mieszanka, no mieszanka tych kałmuków, mongołów, kałmuków, no to jest ogromna mieszanka, więc myślę, że mieliby ogromny problem, no i to, no, mógłby taki nóż w plecy, wcale bym się nie zdziwił, ale to byłoby z korzyścią dla Polski akurat, no. Na pewno Rosjanie by musieli w tym momencie spojrzeć w inną stronę, a idziemy w kierunku Erdogana, Turcja, prawda? Był taki epizod, jak oni testowali sobie, Rosjanie, na ile obrona tam turecka będzie przepuszczała takie epizody, że na przykład rosyjski samolot wojskowy sobie przeleci ten kawałek, prawda, w przestrzeń terytorialną Turcji. Turcy od razu zestrzeli ten samolot. Była taka słynna prawda, sytuacja, że Putin zaczął grozić, prawda, i tak dalej, no bo zestrzelił od razu. No tak, ale Erdogan blokuje Bosfor. To dlatego, bo Putin chciał sobie właśnie sprawdzić teraz tego amerykańskiego sojusznika, formalnie amerykańskiego sojusznika, na ile sobie może pozwolić. No ale Turcja też jest potężnym państwem, to jest druga siła w NATO, bo zapominamy o tym, że pierwszą jest Stany Zjednoczone, a drugą jest Turcja tak naprawdę. Żaden kraj europejski, w sensie ściśle europejski, tylko Turcja jest drugim krajem natowskim. Więc no, ja temu zachowaniu Erdogana się nie dziwię, no, pokazał. Ma też swoje interesy w basenie Morza Czarnego. Jest konkretny. A teraz idąc tak właśnie do naszej tutaj Europy Wschodniej, Rosjanie próbują, tutaj przelatują w przestrzeń powietrzną, puszczają rakiety, a my generalnie no, nie ma reakcji. Mówię, porównuję teraz do Erdogana. No, Erdogan zestrzelił nie rakietę, tylko samolot. A my nie mieliśmy czego zestrzelić, bo ta rakieta u nas już spadła. Także to nasza obrona jej nie przechwyciła. Ale ja mówię na przykład nad Estonią i tak dalej, łatwo cały czas te samoloty jakoś tak niebezpiecznie rosyjskie myśliwce zbliżają się tak, żeby troszeczkę na nosie zagrać pilotom naszym, prawda, czy tam natowskim. Ale takiego wprost jawnego naruszenia przestrzeni nie było. No nie, wiem, że tutaj są doniesienia, że czy też te siły właśnie z państw nadbałtyckich, czy te czy nie szwedzkie, tylko te siły państw skandynawskich właśnie też podnoszą te swoje efy. Przepraszam, zrobimy pauzę. Bo... Dobrze. Tak. No pójdę, tylko niech przyjmie do mnie, bo ja nie wiem gdzie.